Dzień będzie taki, kurde, organizacyjno, trochę pracy i w ogóle, bo ciągle robię, a nie mam czasu na to, żeby ogarnąć podstawowe rzeczy, takie właśnie jak tą szalówkę, do dzisiaj nie zamówiłem, izolacja, wszystko, nie kupiłem wczoraj membramy z tego powodu, że nie mieli, tam jakiś pasek 4 metry mieli, no to nie było sensu tego brać. Co jeszcze, kurde, trochę ogarnąć, posprzątać, trawa znowu mi poszła do góry, czyli będzie trzeba skosić, wożę żyłkową ze sobą już chyba, nie wiem, czwarty dzień, i dalej do tego nie doszedłem, więc dzisiaj będzie takie, kurde, misz-masz, można powiedzieć. Ale pierw wiadome, dach to podstawa i ile mi zostanie, tu jeszcze mam membramy trochę. Także jeszcze to zużyję. Od zachodniej strony zacznę ścianę, po tym jak, o ile mi starczy ogólnie. No i będę jechał zawieźć córkę po 12, więc wtedy pojadę po membramy do jakiegoś innego sklepu. No bo wczoraj tylko bliko było o tej porze, tam było chyba, nie wiem, w pół do siódmej, pół do ósmej. To już było, kurde, trochę za późno, więc co? Zabieram się, przenoszę pierwsze rusztowanie na drugą mańkę. Tu podrywało, wiadomo, to na spinaczach było, wiatr przyszedł w nocy, to podrywał, wiadomo, dlatego tu musi być przykręcone tymi łatami, żeby to się trzymało porządnie. Dobra, to biorę się i działamy. Dobra, ja już sobie rozkładam. Nie wiem, czemu wczoraj w ogóle robiłem to zamiast od środka sobie zacząć i byłoby dużo łatwiej, tak jak tutaj dzisiaj zacząłem. Tam sobie po prostu postawiłem rusztowanie to od środka i było fajnie, jakoś sprawniej mi to poszło niż tam wisieć na ścianie. No ale chyba słońce w kopułę za bardzo przygrzało wczoraj. Także dzisiaj to już lepiej, łatwiej mi się zaczęło. No i co, lecę tutaj, zaznaczam sobie na ten 1,50 m co trochę. Nie wiem, czy mam teraz całą rozciągnięć, ale powinno być ok do znaków. Tylko muszę przejść tu, kurde, jakoś z tyłu. No, coś jest już nie tak, nie? Niby człowiek trzyma ten, ale ona i tak się rządzi swoim prawem. Dobra, na razie tylko tak se wstępnie, zaraz to sobie poprawię. Jakoś jak będę przy końcu. Ten pierwszy najgorszy, bo później następny to już nabiję se te moje łaty i już wtedy łatwiej się to rozkłada, kurde. Całość. Się pogoda diametralnie zmieniła, ale nie narzekam w sumie. Taka pauza od słoneczka mi wcale nie zaszkodzi na pewno. Muszę jeszcze kawę półtora zamówić. Słuchajcie, tak myślałem też nad tym ciągle, nad tymi peszlami i nie robię peszli, naprawdę. Przerobiliśmy w Anglii tyle ścian, tyle wszystkiego, jak to się nazywa, w tych drewnianych konstrukcjach, i robiłem też domy na wodzie dwa, które stoją na Tamizie, koło Wandsworth Bridge w Londynie i stoją do dzisiaj, nic nie spłynęło, także kurde, naprawdę. Nie będę robił peszli, bo no to nie jest koszt, nie chodzi tu o pieniądze w tym momencie, bo 40 zł za 50 metrów peszla, prawdopodobnie to by mi tego starczyło za 20 mm, to nie są jakieś pieniądze, ale po prostu, no nie, bo uważam to za, nie widzę sensu tego peszla, naprawdę. Wszystko gotowe pod ręką, także zaczynam kłaść te łaty sobie. To będzie tak, to będzie tutaj, żeby mi tam do końca starczyło. No robię to oczywiście wczoraj, nie wiem czy wspomniałem czy nie, no po to tylko, żeby trzymać tą membramę na dachu. Ona też nie lubi być za długo być wyeksponowana na słońcu i na deszczu. No ale ja mam do dachu około tygodnia, półtora, także to na spoko, na luzaku da sobie radę. Kiedyś nawet na jednej z robót to chyba ze 2 miesiące wisiała, ale już zaczynała się robić taka blada i trochę taka bardziej podatna na jakieś uszkodzenia, że gdzieś się tam tylko nogą lekko stanęło, ona się już rwała, także tej nie powinno się nic stać, a te łaty, które tu są, one już tu docelowo zostaną, po prostu będę sobie zaczynał, a później będę sobie przesuwał każdą kolejną, albo po prostu dobierał, nie? I będę już na gwoździe wtedy sobie walił, będzie to dużo szybciej szło. Także powinno być w porządeczku. Mam nakręcone pierwsze dwie sztuki. Tylko tu jeszcze nie złapałem w sumie, a wypadałoby, nie?
Także to by było i co wtedy? Kładziemy drugi kawałek membrany i lecimy dalej, tylko tam muszę wziąć tego kurde klipsika wyjąć, zanim to zrobię, bo później będzie wypierdzielał mi do góry. Zając życie, akurat łata by szła na, właśnie w tym miejscu i już by gdzieś się to bujało nam do góry. No chodź tu, kurde. O, poszło. Tu z ostatnią i później tylko będę musiał na nowo złapać tamtą, przybić takerem i będzie z głowy i będzie można nabijać ten szczytowy. Nie starczy mi tej szerokiej z tego samego koloru niestety. Także będzie tutaj tamta mniejsza musiała wjechać. Już sobie ją dociąłem. Także mam to. I będzie git. Dobra, ja na górze jestem, teraz muszę sobie mniej więcej rozmierzyć, jak ona tu będzie szła i czy mi jej wystarczy. Patrzcie, idealnie. Czyli do połówki mniej więcej, ciężko będzie to utrzymać równo, bo mniej więcej do połówki muszę iść pomiędzy, żeby mi to się rozeszło. Także kurde, rozwijamy. Ale nie wziąłem, wiecie czego? Spinek nie wziąłem, pewnie mi zaraz zabraknie. Zaraz zobaczymy, także kurde, działam. Okej, temat załatwiony, można spadać, ogarniać materiały, także to na razie zostaje, do momentu dachu, jak dach przyjdzie, to wszystko zostaje tutaj tak jak jest. Mam nadzieję, że huraganów jakichś dużych nie będzie, będzie wszystko ok. Dobra, lecę, odezwę się, zobaczymy co się mi uda załatwić, a co nie. Słuchajcie, wróciłem i mało co załatwiłem tak naprawdę. Oprócz tego, że mam izolację i membranę, to nic więcej nie załatwiłem, byłem w dwóch tartakach się zapytać o jakąś listewkę, taką kurde, że miała nie wiem, z 15 mm grubości, coś takiego jak to by było najlepsze, tylko że miało kurde z dobre 50 szerokości, ale nigdzie nie ma czegoś takiego. 18 mm najmniejsze, ale tam gdzie mają i mogliby mi naciąć, to kurde co? To maszyna im się zepsuła i nie mogą, są w plecy z zamówieniami i w ogóle tragedia. Więc w ostateczności chyba zrobię to co myślałem, czyli natnę sobie pasków z tej płyty 12 OSB, pasków na 50 mm i ołacę to tym po prostu. Teraz jeszcze wyszła tylko robota szybka, jadę na wioskę zaraz i tam jeszcze dokończyć te czyszczenie rowu, ale tu już małą koparką, bo tam dużo by się nie dojechał. Także lecę zrobić to, no i po tym może jakieś jeszcze nie wiem co. Zaczyna wiać ostro, także nie będę chyba robił membramy, dopóki nie natnę sobie tych łat. Ma nie padać jutro też, także jutro z rańca wpadam, nacinam 60 sztuk, dobrze mówię, koło 60 sztuk takich pasków na właśnie 45-50 mm, na 45 prawdopodobnie. I wtedy będzie można walić łatę, kłaść membramę i od razu to ołacić, żeby to już nie latało, znaczy ołacić, kontrołacić, czy jakkolwiek to się zje. Także taki będzie plan, więc teraz biorę się koparkę, zatankuję ją jeszcze i działam. Ja już jadę na miejsce docelowe. Jeszcze po drodze też coś zahaczyłem tak trochę. Także lecę. I zaraz będziemy działać. Widzę tutaj lapsa chyba z tego. Będzie najlepiej. Thank you.
już z powrotem zaczynam teraz działać z koszeniem trawy. Także wystawiam traktora, tylko schłodzę maszynę trochę, bo sobie pochodziła na wysokich obrotach trochę. I zaczynamy z trawą, później żyłkowa. Muszę to ogarnąć, bo później nie będzie czasu. Dobra, ja traktorki mam objechane, teraz tylko wykaszarką trzeba oblecieć przy krzewach wszystkich, przy wszystkim, bo jeszcze tego nie robiłem w tym sezonie, a grubo porosło. Tak samo tam wzdłuż płotu, gdzie traktorkiem nie wjadę, trzeba oblecieć, także działam. Mój dzień dobiegł końca. No i co, taki dzień nijaki w sumie wyszedł, bo w sumie to nic nie załatwiłem zbyt dużego, oprócz tego, że skończyłem ten daszek i tak naprawdę to nie za dużo więcej. No izolację przywiozłem, tam trochę pokopałem, no ale to jest taki, mam niedosyt dzisiejszego dnia, tym bardziej, że jeździłem po tą szalówkę, po te kurde kontruaty te, takie chciałem kontruaty, ale takie mniejsze, ale tego się nie udało wykręcić, więc no a nie mogę dać sobie 25, nie mogę sobie na to pozwolić, żeby 25 nakręcić, no bo wyjdę poza rozmiar budynku, a nie chcę tego. Tak samo z dachowymi, ale na dachowe może coś wymyślę, bo tam piszecie w komentarzach, tylko kątem oka spojrzałem na temat tego, że to jednak blacha i blacha będzie się skraplać mocno, no i w sumie macie rację. Cementówka by się nie skraplała na pewno, a blacha będzie, więc może coś wymyślę, może jakieś pakersy, w sensie coś podłożę, jakoś podłożę sobie tą naszą łatę, żeby tam chociaż 10 mm było szparki i żeby to się zlatywało tak jak trzeba. Także dzięki tam za komentarze, za podpowiedzi. No i tyle, kończę na dziś. Jutro też jest dzień. Środa czy czwartek? Czwartek chyba już, tak? Tak, czwartek. No to co? Ja zawijam. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich i widzimy się jutro.